Cześć. Siema. Witam. Pogoda dzisiaj po prostu jest niesamowita. Tutaj na Mazowszu mamy inne kasety, słuchaj. Ja wiem, bo ja byłem niedawno byłem w Śremie, to tam miałem 23 kasety. No, płasko. No. I tylko duży blat, nawet małego blatu nie urabialiśmy, blokowaliśmy całkiem przerzutkę, no bo była niepotrzebna, nie? Bartek? Co było najpierw? Proteza czy rower? Najpierw był rower jednak, ale było go tylko 2 miesiące. I później, po 2 miesiącach, doznałem wypadku. Taki duży, 2,5-tonowy kawał węgla spadł mi na nogę, na stopę. Próbowaliśmy ją uratować. Przez 2 tygodnie leżałem w szpitalu, ale niestety noga obumarła. I jakby jedyną sensowną decyzją do podjęcia była amputacja. Ja się cieszę, że przeżyłem w ogóle wypadek, bo jeżeli bym stał 15 cm obok, to po prostu nie rozmawialibyśmy tutaj teraz. Robiliśmy test FTP z trenerem moim z klubu tutaj wytrzymałych, z Jakubem Foltynem, i tam był próg określony na 240 W w listopadzie. Założenia mieliśmy takie, żeby zrobić 260-270 W w tym sezonie. No, udało się 300, no i jestem mega zadowolony z pracy z trenerem, ze współpracy. No i oby tak dalej, nie? A teraz jeszcze odkryjesz miejsce, o którym tylko do tej pory słyszałeś. Tak, na gasach jeszcze nigdy nie jeździłem. Jestem po prostu tak zniecierpliwiony i chciałbym się już przejechać. Jechałem samochodem tutaj właśnie przez... 5 godzin. Jechałem przez tą słynną też górę Kalwarię i nie mogę się doczekać po prostu, żeby tam być. Bartek, ale będziesz czekać na mnie w razie czego? No to powiem ci, tego asfaltu tutaj to będzie tak 40 km. A ty mi pokaż, że masz nogi ze stali. Nogę. Przynajmniej jedną mogę ci zagwarantować, i to nawet z tytanu. Zobaczymy, co to będzie. Podoba mi się. I ta pogoda jest niesamowita, tak, nie? Tak. Jest troszkę bocznego wiatru, ale jest dosłownie nieodczuwalny. Powiedz, Bartek, jak myśmy się poznali? No, tak przypadkiem całkowicie, bo zauważyłem na relacji Leszka, jak się osiąga tętno maksymalne. No i postanowiłem wrzucić swoje z próby czasowej, które było jeszcze wyższe troszeczkę. No. Bartek i tak w ogóle jest przekozakiem, jeżeli chodzi o wytrzymałość i siłę. No ja nie trenuję długo, ja trenuję dopiero pierwszy rok, także myślę, że będzie w porządku, nie? A wiesz, co mi najbardziej w tobie imponuje? To, że ty się nie poddałeś. Ja nie mogłem się doczekać tego, żebyśmy mieli możliwość pokazać, że zawsze jest możliwość. Że jak człowiek chce, no dokładnie, no to tak, może, nie? Takie po prostu najprostsze stwierdzenie, no to, że ograniczenia są tylko w naszych głowach, nie? No jeżeli czegoś naprawdę chcemy, no to jesteśmy w stanie to osiągnąć pomimo wszystkich przeciwności losu, nie? Mam na sobie teraz ubrane tą protezę. To jest prototyp w Polsce. Dzięki firmie Ortopes żeśmy stworzyli taki prototyp. No bo nie ma tak jak po prostu w sklepie spożywczym, że przychodzisz, czy w sklepie kolarskim przychodzi te buty poproszę, czy ten. No nie ma tak, no niestety ja przyszedłem, dostałem, no otrzymałem
po prostu taką propozycję, żebyśmy stworzyli razem taką protezę, bo nie ma czegoś takiego. No i no myślę, że ktoś skorzysta w przyszłości z tych naszych rozwiązań, bo przecieramy w Polsce szlaki. Czego ty teraz potrzebujesz? Czego ja potrzebuję teraz? No potrzebuję teraz jeszcze więcej trenować. Zostałem podwójnym mistrzem Polski w parakolarstwie czasowym. Zostałem zaproszony do kadry narodowej. Chciałbym skorzystać z tej szansy. No, wszystko teraz zależy w sumie ode mnie, nie? Jest możliwość, żebym w przyszłości osiągał jakieś większe sukcesy. Tylko, no, przede wszystkim chodzi o moje podejście do tego sportu. Podejście. Słowo klucz. To idziesz po tę kawę? No, idę. Chciałem tylko powiedzieć, że o tyle rzeczy chciałem cię zapytać. I wszystko zapomniałem, nie? Ale... Co zjesz i co wypijesz? Nie, ja tylko kawkę. Americano. Nie chcesz nic jeść? Nie, dziękuję. A... Duża, mała ta kawa? Dużą. Americano. O, super. Zaraz po mojej amputacji, po wypadku, siostra moja znalazła namiar na taką fundację, Moc Pomocy się nazywa, z Wrocławia. Prezesem jej jest Rafał Mikołajczyk, on też jest parakolarzem. I on po prostu założył tą fundację, żeby pomagać takim ludziom właśnie po urazie rdzenia, po amputacji. No i on mnie odwiedził w domu i on taką motywację we mnie i siłę po prostu włożył, żebym się nie poddawał, bo na początku wiadomo, no, widząc, wiesz, przy wypadku urwaną nogę, no to jedyne, co przychodziło do głowy, no to, że koniec sportu, że koniec pasji i tak dalej, nie? On po prostu chce czynić dobro, bo no, czuje taką potrzebę i chce też pomagać innym ludziom. To jest niesamowite, że prezes jakiejś fundacji przyjechał specjalnie do ciebie z Wrocławia, tak, pod Oświęcim, po to, żeby powiedzieć tobie, że to wcale nie jest koniec, tylko to, tak, jest początek? Tak. I spotkanie trwało zaledwie godzinę, a dla mnie po prostu to było tak, jakby otworzył nowy rozdział w moim życiu, nie? Jak do mnie napisałeś pierwszy raz i wysłałeś zdjęcia, to sobie pomyślałem, że ja bym tego nie ogarnął. W sensie... Ja bym się chyba po prostu załamał i albo bym się zapił, albo zajadł na śmierć. No niestety tak jest, no dużo ludzi po prostu po takich wypadkach, po takich tragediach no po prostu się załamuje, nie? No i przede wszystkim nie ma im kto pomóc, nie ma kto im tej właśnie wiary w to, że będzie dobrze włożyć w ich życie. Teraz ja jestem u Rafała w fundacji, jestem tak zwanym asystentem wsparcia, czyli jesteśmy tak jakby trenerami i podpowiadamy ludziom. Asystent wsparcia. Podpowiadamy ludziom, co mają robić. Mimo że jestem dopiero rok z groszem, powiedzmy, po amputacji, bo amputację miałem w zeszłym roku, w czerwcu. Tak. Właśnie, bo myśmy chyba zapomnieli powiedzieć o tym, że to jest tak naprawdę świeża sprawa. Tak, Ty się bardzo szybko z tym wszystkim ogarnąłeś. Tak, to jest bardzo świeża sprawa, bo normalnie to tak nie wygląda. Ja też miałem o tyle dobrze, że byłem bardzo wysportowany przed wypadkiem. Biegałem po górach, trail uprawiałem. No i to na pewno pomogło dużo w rehabilitacji później, bo ja po wyjściu ze szpitala, w sumie nawet już w szpitalu, 3 dni po amputacji już sam wstałem z łóżka, już sam o balkoniku po prostu szedłem do ubikacji, bo nie chciałem, żeby mi ktoś pomagał. A już jak wyszedłem ze szpitala, no to zacząłem treningi na takiej siłowni zewnętrznej, żeby po prostu to ciało nie obumierało, bo już po 2 tygodniach w szpitalu już widziałem, że mięśnie po prostu zanikają, nie? A kto ci powiedział, że da się ciebie posadzić na rowerze w taki sposób, żeby zrekompensować brak stawu skokowego czy też łydki? I wraz z bikefitterem Jarosławem Dymkiem z Myślenic przesunęliśmy bardzo bloki w stronę kostki po to, żeby wyeliminować wybijanie tak jakby biodra na siodełku, bo byłem bardzo niesymetryczny i podczas jazdy bardzo wybijało mi prawe biodro do góry. Postanowiliśmy cofnąć te bloki do tyłu. Sztyce daliśmy z zerowym offsetem
i przesunęliśmy siodełko maksymalnie do przodu, przy tym wydłużając mostek. Postanowiliśmy jeszcze obniżyć pozycję, wyrzuciliśmy podkładki, jak widzicie jeszcze mam tutaj nieobcięte stery i daliśmy 13-centymetrowy mostek i teraz jestem bardzo przesunięty do przodu i podczas jazdy siedzę tak jakby na czubku siodła, ale za to mam bardzo aerodynamiczną pozycję. No i uzyskaliśmy bardzo dobrą symetrię, bo według Jarka mam nawet lepszą symetrię niż nie jeden zdrowy kolega. Zdecydowałem się kupić pomiar mocy obustronny, żeby po prostu widzieć balans, jaki mam pomiędzy lewą a prawą nogą. I na początku była bardzo duża dysproporcja, bo było około 70-30, ale podczas jazdy na trenażerze w zimie mogłem skupić się na tym balansie i trenować po prostu jazdę z równomiernym naciskiem na korbę. I na ten moment przy cięższych treningach, przy większych mocach jestem w stanie praktycznie, no powiedzmy 52-48 uzyskać balansy pomiędzy lewą i prawą nogą. Trzeba wspomnieć, że ty jesteś mocniejszym zawodnikiem zarówno ode mnie, jak i również od nieobecnego dzisiaj Karola. Opowiadałeś o Tatrze, co ci dało ogromną satysfakcję. Tak, no udało mi się zdobyć, nie pamiętam dokładnie, ale chyba to było 47 miejsce na 380. I wyprzedziłeś Karola. Jest ci tak czasami smutno? Masz jeszcze takie momenty? Smutno, no czasami się zdarza, no wiadomo, że nie jestem całkowicie sprawny. No ale staram się szukać pozytywnych rzeczy w swoim życiu i dążyć do tego, żeby było lepiej, a nie obracać się ze siebie, no bo, że tak powiem, no nie jesteśmy w stanie cofnąć czasu i wrócić do tego, co było. No a zobaczymy, no może nawet będzie ciekawiej, nie? Jest, powiedzmy, takie nowe życie. Zająłem się teraz sportem. I pomaganiem tym, którzy są w podobnej sytuacji jak ty. Tak. Chciałbym też na swoim przykładzie po prostu natchnąć troszeczkę innych, którzy też mają właśnie problemy ze zdrowiem i nie tylko ze zdrowiem, no bo niektórym się... Z psychą, nie? A niektórym się nie chce, niektórzy mają jakieś opory, mają, nie wiem, nadwagę, bo ja też miałem nadwagę, ja też ważyłem kiedyś 100 kg, nie? No jeszcze przed wypadkiem, ale postanowiłem to zrzucić, bo się nie czułem dobrze. No i chciałbym teraz, żeby inni, może nie, żeby brali przykład z mojej osoby, ale żeby widzieli po prostu, że się da, nie? Chcę robić to, co we mnie włożył Rafał Mikołajczyk, że po prostu on dał mi wiarę w to, że można dalej żyć, normalnie żyć. Mhm. Ja byłem tym pierwszym, który przychodził ze zwolnieniem z WF-u. Mhm. A potem przychodzi taka sytuacja, o której ty opowiadasz, że okazuje się, że warto było być aktywnym. Tak. I warto jest być przez cały czas teraz aktywnym, bo moim zdaniem rower i ten sport to jest dla ciebie właśnie ta terapia. Bo twoją alternatywą w tej sytuacji mogłoby być to, że po prostu nie byłbyś aktywny ani zawodowo, ani sportowo, życiowo w żaden sposób. Byłbyś niepełnosprawny nie tylko fizycznie, ale psychicznie. Dokładnie. To jest straszne i poznanie ciebie dla mnie jest niesamowitą właśnie motywacją do tego. Powiem ci, że jak ja się dowiedziałem, jakie ty masz rezultaty na tym rowerze, to sobie pomyślałem, okej, to przede mną jeszcze sporo pracy. Ale to nawet nie chodzi o rezultaty, tylko chodzi o to przede wszystkim, żeby... O twoje zaangażowanie. Żeby się po prostu ruszać, nie? Ruszać, bo to bo sport to zdrowie, no. Ja też kiedyś po prostu byłem zapuszczony, wziąłem się za siebie jeszcze przed wypadkiem i dzięki temu, że byłem wytrenowany i cały czas byłem aktywny fizycznie, bardzo szybko przeszedłem proces po prostu po amputacji, tej rehabilitacji. Bartek,
Strasznie ci dziękuję. Po pierwsze, że napisałeś, że się w ogóle odezwałeś, a po drugie, że przyjechałeś tutaj, że ci się chciał. No, mi jest również przyjemnie. Chciałbym, żeby to była też taka motywacja dla innych, żeby nie szukać wymówek. Naprawdę podziwiam cię, powinieneś przyjechać tutaj w długich spodniach, nawet bym się nie zorientował. Za ciepło dzisiaj jest na długie spodnie. A poza tym jest cały czas ciepło w tą prawą nogę. Bartek, mi powiedziałeś, że chcesz w przyszłości żyć ze sportu, sportem? No chciałbym tak zawodowo się zająć, no bo... Bo do swojej byłej roboty już nie wrócisz? Nie ma szans. Będziesz szukać sponsorów? No chciałbym, bo nie ukrywam, że no, jest to drogi sport i bez sponsorów no, jest bardzo trudna droga. Już się o tym przekonałem, że to wszystko bardzo dużo kosztuje. Tym bardziej, że no, ja jeszcze mam dodatkowe wydatki związane z, no wiadomo, protezowaniem, tak. No, ze zdrowiem. To też kupę kasy kosztuje. No. Leć chłopie, jeszcze 4 godziny jazdy przed tym. A, 4 to tam, 4 godziny. Sama przyjemność była tutaj przyjechać, także droga tu fajna jest ze Śląska, z Małopolski w sumie już teraz, bo mieszkałem na Śląsku, teraz mieszkam w Małopolsce. No i myślę, że jeszcze się kiedyś spotkamy, nagramy może jakieś... Myślę, że na pewno. ...wideo. Myślę, że na pewno. Zrobimy wideo z tego, jak mnie niszczysz jedną nogę. Nie, to coś to... No, dzisiaj za dużo gadaliśmy, a po drugie ja się bałem. To tylko 4,15 wata. Prowokować cię, 4,15 wata gościu wyciągamy. Ale jestem jeszcze zbyt gruby, no muszę troszkę wrócić. Dzięki jeszcze raz. Dzięki.